część plebiscytową, a rozpoczynamy ją od ogłoszenia zwycięzców. To już taka tradycja plebiscytu dolnośląskich tygodników należących do grupy Polska Presse. A więc na początek plebiscyt Gazety Wojewódzkiej. Laureata nagrodzi redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej, Arkadiusz Franas. Zapraszamy na scenę. Pierwsza nominacja. Utalentowany pomocnik, piłkarz Karkonoszy Jelenia Góra, Radosław Sareło. Zapraszamy na scenę. Młody pomocnik do końca walczył na głosy z Amandą Lencewicz, przedstawicielką klubu Samuraj Lubaj. Tygodnik Głogowski, tutaj nagrodę wręczy prezydent Głogowa, pan Rafael Rokaszewicz. Wywołuje zwycięzcę tej kategorii, a został nim, drodzy państwo, kickbokser, multimedalista Mistrzostw Polski, medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, zawodnik Legionu Głogów, Maciej Dominczak. Jeden z najbitniejszych ludzi w rejonie głogowskim. Jak mogli państwo usłyszeć, utytułowany, utalentowany, no i życzymy kolejnych sukcesów. Bardzo dziękujemy. Nagrodę w imieniu prezydenta Legnicy wręczy dyrektor prezydenckiego biura, pani Ewa Pietrakowska. Branżowy niemiecki portal Transfermarkt wycenia go na 125 tysięcy euro, ale dla legniczan bywa bezcenny. Piłkarz Miedzi Legnica, Marcin Garuch. 125 tysięcy euro właśnie na scenę weszło. Można powiedzieć, sądząc po parametrach, że to taki legnicki Janusz Sybis. A zapraszamy tutaj do nas medalistę Mistrzostw Świata w kombat kalaki, Arkadiusza Zawieruchę. Mówiłem, że to nie ostatnia nagroda dla przedstawicieli sportu walki. Gdyby ktoś miał wątpliwości jakiekolwiek jeszcze w tym momencie, kombat kalaki to też dyscyplina, w której się walczy. Kolejna nominacja. Region Jelenia Góra Gazety Wrocławskiej. Nagrodę wręczy przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej Jelenia Góry, pan Piotr Miedziński. A ten region wybrał tak. Przedstawiciel freestylu kajakowego, medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, zawodnik karkonoskiego klubu kajakowego, Tomasz Czaplicki. Swego czasu doznał kontuzji kolana, żeby nie zardzewieć, zaczął pływać kajakiem i tak trafił do kajakowego freestylu. Czas na portal Strzegom Nasze Miasto. Zwycięzcę nagrodzi wiceburmistrz Strzegomia Wiesław Witkowski. A nominacja trafi do instruktorki zumby, propagatorki ruchu i zdrowego stylu życia, a także organizatorki imprez sportowych integrujących Strzegomian. Ewa Zapolna. To już wiemy, kto nam dzisiaj imprezę rozkręci. Tak, proszę zapamiętać, jak pani Ewa wygląda, gdzie siedzi, przy którym stoliku, bo podejrzewam, że jak zacznie się tutaj część taneczna, to pani Ewa tutaj będzie obiektem tanecznego pożądania większej części męskiej publiczności i być może uda się namówić na jakąś darmową, przyspieszoną lekcję zumby tutaj na naszym tanecznym parkiecie również przy tej okazji. Bardzo dziękujemy. Ewa Zapolna. A teraz pora na Syców. Nagrodę Gazety Sycowskiej wręczy burmistrz Sycowa, pan Sławomir Kapica. Pora wywołać osobę, która z rąk pana burmistrza tę nagrodę otrzyma, a jest nią miłośniczka biegania i zdrowego stylu życia, Anna Tanaga. Chwila dla fotoreporterów. Pani Anna, myślę, że jest doskonałą reklamą i biegania, i zdrowego stylu życia. Kolejna nominacja, nagroda internautów, którą wręczy redaktor Arkadiusz Franas. A nagrodę tę zdobył futbolista amerykański, wicemistrz polski z Panthers Wrocław, Bartosz Dziedzic. Tak jest, nie Bartosz Dziedzic, oczywiście Jakub Głogowski, menedżer zespołu, odbierze nagrodę dla naszych Panther, wicemistrzów Polski. Dziękujemy pięknie. Proszę pozdrowić Bartka. I przechodzimy teraz do dania głównego, odkrycie roku. Szanowni państwo, mistrz Europy juniorów z holenderskiego Dordrechtu na 100 metrów stylem dowolnym, wicemistrz Europy juniorów na 50 metrów stylem dowolnym, miłośnik DJ-owania, syn skoczkini Wzwyż, czwartej zawodniczki mistrza świata z Tokio, reprezentant Śląska Wrocław, Jan Hołub. Trudno to zauważyć, 2 metry wzrostu. Swego czasu na początku.
początku lat 90. Jan Hołub jeździł wsparcie Grozów, ale był jakieś 2,5 raza niższy. Zwycięzca plebiscytu Panoramy Wałbrzyskiej nagrodzi wiceprezydent Wałbrzycha, pan Zygmunt Nowaczyk. Do niedawna zawodniczka Ajaxu Amsterdam, obecnie bramkarka Beniaminka pierwszej ligi piłkarskiej AZS-u PWSZ Wałbrzych, Daria Antończyk. Mogą Państwo wierzyć lub nie, ale pani Daria miała w swojej karierze także akcent pięściarski. Nagroda specjalna pod hasłem Spełniona Nadzieja, a tę nagrodę wręczy wiceprezydent Wrocławia, pan Maciej Bluj. I zapraszamy do nas na scenę zawodniczkę, która tę nagrodę otrzyma, a jest nią mistrzyni Europy na 100 metrów stylem motelkowym, rekordzistka Europy w tej właśnie konkurencji. Na imprezie w holenderskim Eindhoven zdobyła także dwa brązy, dwa srebra i brązowy medal. Zawodniczka Startu Wrocław, Oliwia Jabłońska. Oliwia pobiła własny rekord Europy, a na naszych balach ma już etat. Pojawia się od bodaj 4 lat, rokrocznie. Start Wrocław. Kategoria uchwale do Śląska, impreza rok. Na tę imprezę rokrocznie przyjeżdżają gwiazdy z Krybełchatów, a zatem 5. międzynarodowy turniej charytatywny o Puchar Burmistrza Oleśnicy w siatkówce. Nagrodę odbierze prezes Stowarzyszenia Siatkarz Oleśnica, pan Wojciech Rozdolski. To już nie przelewki, z Krybełchatów jest na to rokrocznie, mistrzowie świata, ekipy z Niemiec, z Włoch, a wszystko to w celu charytatywnym.